otwierają drzwi. Pokażę wam w ogóle, jak poruszać się na tym rajdzie, jak grać. Inaczej. Zaczynając, tu się zaczyna cały rajd, jakby tam zaczyna się respicie i tu sobie biegniecie. Tu jest brama, otwieracie ją, biegniecie dalej. Jakby inaczej, teraz nie będę pokazać całego rajdu, zrobiliśmy cały rajd, będę, myślę, że będę po prostu pokazywać albo jakieś wstawki z tych bossów, jak to wyglądało, albo coś, pomyślę jak to kurwa zorganizować. Tu macie zaskoki, jeden albo drugi, obojętnie który bierzecie i potem bijecie mobki. Tu są mobki przed wami, na środku jest właśnie grubas, wszędzie są moby, wybijacie te moby. Respów jest tak naprawdę kilkanaście. Inaczej, ten początek nie jest istotny, nie będę wam omawiał każdego respu, bo respów jest kilkanaście, sam nie jestem do końca wszystkich pewien. Po prostu tutaj wbiegacie, czyścicie wszystkie moby, tak samo macie moba tutaj, na górze, przy dziale. Nie wiem, czy go będzie stąd widać, w każdym razie gdzieś tam siedzi. Jest na tym, mobek też tam, tu. Tak samo po drugiej stronie, czyli tu i tam, tylko to musicie być pod odpowiednim kątem gdzieś stąd i sobie zabijacie te mobki. Jak wybijecie wszystkie moby, to macie w przykładowym miejscu tam amunicję, jakbyście potrzebowali. Może będzie wam brakować, w co wątpię, ale może tak być, że on zabraknie. Wybiliście wszystkie mobki, to teraz tak. Tutaj powinny być mniej więcej, nie wiem, 2-3 osoby. Załóżmy, tutaj jest jedna, tutaj jest druga i trzecia jest na przykład od tego, nie? Gdzie tu są 3 osoby. Ja na medyku jestem gdzieś tutaj, tu się kręcę. Tu powinna być mniej więcej 4 osoba. I nawet gdzieś tutaj powinna być 5, czy tutaj, czy za tym wyżej, jakby gdzieś tutaj, nie? Z tej strony raczej nie dajemy ludzi. Albo inaczej, gdzieś jedna osoba, którą ja muszę bardzo leczyć, bo po prostu tutaj jest respawn mobów. A stąd wychodzą tarcze. Stąd i z tych drugich drzwi po drugiej stronie. Tutaj. Stąd wyskakuje boss. I teraz tak, są 3 moby na tarczach i boss. W pierwszej kolejności wybijacie moby, te 3 moby co mają tarcze. Oczywiście napierdacie w tarcze, staracie się po prostu od boku bić tego moba w głowę, w klatę, gdziekolwiek. Po to, żeby go szybciej zabić. Jeszcze on ma też plecak, który się świeci na niebiesko. W momencie, kiedy ten plecak się świeci na niebiesko, to go najlepiej zbijajcie. Po prostu dostanie takie porażenie jakby i ten. I zawsze, mechanika tego bossa jest taka, że są tarczownicy, zabijacie ich, potem boss. To jest wszystko, co robicie. Jakby tu więcej nie będę omawiać, bo po prostu nie ma co. Później wypadają wam 2 klucze z ostatnich mobów, jakie zostaną. Jeden klucz, jak będziecie mieli, pokazuje ci to, jak widzicie, na dole tutaj jest podgrupa 1, podgrupa 2. W prawym dolnym rogu, jak jestem ja, podgrupa 1, a podgrupie 2 jest Keju i Francesco. No to przy Niku będzie pokazywać, to ma taki żółty kluczyk. Tutaj jest jedno miejsce na klucz, a drugie miejsce jest po drugiej stronie na dole. Wiecie co, pokażę wam też te klucze. O co tu chodzi z tymi kluczami. Tu jest drugie miejsce z tym. I teraz jeżeli chodzi o klucze, tam dalej jest dźwignia, ale zanim do niej pobiegnę, to obiegnę, wrócę się i po prostu pokażę wam lokację, gdzie może być kluczyk, świeca do generatora. Tu jest pierwsze miejsce, to się będzie świecić, podchodzicie. Albo będzie na żółto, wtedy jest klucz, jak jest na czerwono, biegniesz do następnego. Następne jest tam, są 4 takie panele na tej lokacji. Więc jakby tutaj jest kolejny, widzisz, teraz się podświetli, właśnie tak się będą ten. I tutaj to znaczy, że nie ma tego klucza. Teraz go nie będzie, bo myśmy go brali. Więc jakby teraz go nie zobaczycie. W każdym razie tu jest kolejne miejsce przede mną, jak widzicie. I ostatnie jest tam kawałek dalej. Tutaj. To jest pierwszy boss w sumie. Generalnie skończycie. Chodźcie chłopaki dalej. Jak skończycie tego bossa, zabijecie, to klikacie jeszcze ten przycisk. Lećcie dalej, ja was zaraz dogonię. Ustawcie się tam na kluczu z granatem, jeden, a drugi przy pociągu. Klikacie jeszcze sobie, żeby odpalić w ogóle tego bossa, klikacie sobie ten guzik i ten drugi. I to jest jakby cały pierwszy boss. Tutaj naprawdę nie będę się bardziej spuszczał, bo najlepiej zostawić sobie jedną osobę z tyłu, żeby coverowała moby, a drugą... A reszta, żeby DPS-owała bossa i tyle. Tu macie kolejną skrzynkę, właśnie po to zbieracie tą świecę stamtąd z pierwszego bossa, żeby przybiec z tą świecą w to miejsce. Ale żeby tamte punkciki się pootwierały jakby, żebyście mogli w ogóle znaleźć tą świecę, to musicie nacisnąć tą dźwignię tutaj. Jak to klikniecie, to panele się aktywują, kolega wasz albo wy zbieracie klucz, przybiegacie, wkładacie go do tego generatora, po czym kolega Francesco jest tutaj
ta klapa się będzie otwierać i tam się wrzuca granat na drzwi. Tam jest taka kudeczka, żeby ją po prostu rozwalić. I macie tym sposobem macie kurwa pierwszy klucz. Pamiętajcie o tym, kurwa mać. Dobra chłopaki, lecimy dalej. Tutaj oczywiście się jedne drugie drzwi otwiera. I teraz tak, w tym miejscu będzie rosła temperatura. Mamy jeden panel. Ustawcie się chłopaki, Francesco przy pierwszym, Kaju przy drugim. Bo generalnie będziemy robili teraz tak, że biegamy, czyścimy oczywiście mapki. I są trzy takie panele. To, co przed chwileczką mówiłeś tam, to nie było słychać dopiero teraz do nas. Stary, ja to mówię ogólnie, to spokojnie, no po co mam to samo mówić wam jakby. To jest nagrywane spoko, wszystko, nie? Luz. Spoko. Tu jest pierwszy panel. Tu generalnie będą mopki, wybijacie sobie te mopki po drodze. W tym miejscu jest drugi panel. I tutaj jest trzeci panel. Powinny być przy każdym panelu zawsze po jednej osobie. I po prostu w momencie, kiedy będzie można je kliknąć, klikacie wszyscy naraz. Chyba, że się umówicie, że po prostu na 3-4 klikacie, też tak może być. Przełączacie. Generalnie musicie kliknąć te trzy panele równo. Żeby te panele móc kliknąć, trzeba wsadzić ten środkowy, nie wiem, kurwa, generator, chuj wie, to środkowe gówno, które, nazwijmy to kluczem, które leci z mopka, który wodzi stąd, generalnie. No i gdzieś tu trzeba zraszować, zabić tego moba, wziąć to, wsadzić tam, chwilę poczekać, kliknąć panele, bo tu będzie rosła temperatura. Klikniecie panele, temperatura spada, biegniecie dalej. Dobra, chodźcie dalej. Ten kluczyk jest generalnie złoty. Tu sobie biegniecie, tutaj nic nie ma, po prostu przebiegacie, to jest taka pusta lokacja, tu wam się ten widok odpali, że was zwolni, najlepiej sobie zajebać fikoła, bo po co oglądać ten sam widok po raz któryś. Tutaj też ciągle biegniecie, tutaj ciągle nic nie ma. Biegniemy aż do drugiego bossa. I teraz jesteśmy na drugim bossie, tak? Mamy sektory A, B i C. Zaczniemy sobie od A i jest jeszcze na górze. Pokażę wam każde ustawienie, gdzie powinniście być. A więc tak, tu jest A. Sektor A. Tu jest też wejście A. To was na razie nie obchodzi. Zaczynając od paneli. Tu macie panel, na którym będziecie pokazywać kod. Jeżeli jest taki właśnie zielony ekran, to znaczy, że zbiliście dobry panel, poszedł kod, jakby jest ok. Lecimy z następnym kodem. Normalnie tu się będzie pokazywać jakiś symbol, na przykład filiżanka na jakiejś takiej taśmie, na haku. I teraz, jeżeli filiżanka jest z czarnym w środku, to znaczy, że jest pusta. Przynajmniej my to tak określamy, że jest pusta. Jeżeli jest z białym, to znaczy, że jest pełna. Symbol jest kilkanaście. Na przykład mamy właśnie pusty albo pełny kubek na haku, wersję też oczywiście, dwa kubki na hakach, też pusty albo pęknięty kubek na haku, to samo, tylko że nie na haku, tylko na takiej taśmie. No jest takich symboli kilkanaście, generalnie spojrzysz, zobaczysz, to kolega ci powie, jaki to jest symbol, kolega, osoba, która gra na healerze, więc będziesz wiedział, który zbić. I teraz tak, tu jest pierwszy panel na A, patrzysz sobie po tym kablu, gdzie on idzie. Ten kabel wychodzi, jak widzisz tutaj. On sobie idzie tędy, zapierdala. I tu jest skrzynka od niego. Jeżeli healer wam poda kod i to jest ta skrzynka, tak? I to jest kod, który właśnie był na tamtej tablicy, to biegniecie po tym kablu do tego i strzelacie w tą skrzynkę. Wtedy jest kod jakby zaliczony. Tu jest pierwszy panel, a drugi panel, to samo robicie na nim, też podbiegacie, sprawdzacie. Mówię, tylko tu się będą pokazać kody, normalnie, a teraz akurat jest po rajdzie, więc jest to tak wygląda. Macie kolejny kodzik, biegniecie sobie też po kabelku. Kabelek, jak widzicie, idzie tędy. Tutaj leci cały czas. Patrzcie, gdzie ten żółty kabel leci. Tutaj sobie biegnie po podłodze. I tu macie tą skrzynkę. I teraz, jeżeli chodzi o to, co jeszcze robicie, bo to jest pierwsza faza, co musicie właśnie sprawdzać te dwa panele, zbijać te skrzynki i czyścić sobie moby. Tutaj właśnie jest jeden respawn mobów z tych drzwi. Tu będzie wychodził też mobek, który będzie wyrzucał, dropił, jak to woli, RPGa. Tego RPGa powinniście wziąć, podnosicie go klawiszem F, czy pod którym tam macie, zanosicie do tego pomieszczenia, zmieniacie broń, żeby go opuścić i wychodzicie. I wasz tank będzie sobie tam go brał do środka i strzelał, ale to spokojnie później do tego przejdziemy. Tu jest w każdym razie pierwszy resp mobów, gdzie właśnie jest mobek z RPGiem. Drugi resp jest tutaj. Te drzwi sobie czyścicie i jakby tu jest drugi resp
tutaj albo tutaj, w każdym razie z tej strony. Ale szczerze, tutaj mapki wchodzą dosyć rzadko, to zależy od różnych, jakby to jest chyba też RNG, ale generalnie dużej ilości mobów tam nie ma. I to jest jakby pierwsza faza, czyszczenie mobów, przełączanie tych kodów. Kodów jest prawdopodobnie 5, jeżeli wszystkie pójdą dobrze. Kody się kończą, to healer wam mówi koniec kodów. Wtedy nie patrzycie już tych paneli, bo nie ma po co. Kontrolujecie sobie wodę. I teraz tak, na A macie 3 pozycje z wodą. Tu jest pierwsza. Będzie 15 albo 25. 15, 15 i 15. Są 3 zawory. I każdy możecie sobie przełączyć. Podchodzę, przełączam i to się wtedy resetuje do zera. Generalnie tego nie ruszacie. Dopiero w momencie, kiedy healer wam powie z góry, z panelu tego kontrolnego, że dajecie wodę, to dajecie wodę. I teraz tak. My zawsze na początku rajdu sprawdzamy po prostu, gdzie jest jaka ilość wody. Akurat w rajdzie, który robiliśmy, nie sprawdziliśmy tego, ale to zrobiliśmy po prostu później w trakcie, nie? To nie jest też problem. Możecie to zrobić później w trakcie robienia bossa, bez problemu. Sprawdzamy sobie, ile jest i staramy się dać tak, jeżeli mamy 3 25, tak jak było na przykład teraz, dodajemy 3 25 na A, B i C, w zależności gdzie są, i jedną 15, żeby było tam 90 ciśnienia, bo generalnie może być maksymalnie do 98, do 99 to już będzie trzeba robić od nowa. Więc robimy sobie to, jeżeli będzie za mało, to wam healer powie, czy dajcie jeszcze 15, czy dajcie jeszcze 25, to mówicie wtedy, że daje 25, daje 15. I generalnie te zawory, to te wartości na tym się zmieniają, co rajd, co wipe'a zresztą się zmieniają, więc jakby będziecie musieli za każdym razem sprawdzać, najlepiej napisać na czacie na jazdu po prostu, nie wiem, A, 3X, 15, tak? I enter, kurwa. I wiesz, o co chodzi. Już wtedy drużyna wie, co masz. Ale też komunikacja jakby po to jest Discord, żeby mówić takie rzeczy healerowi i tankowi, tak? I to jest generalnie A. Gdzie się tutaj chować teraz tak? Jeżeli macie kody, to głównie biegacie. Sprawdzasz sobie kod, biegniesz do następnego panelu, pamiętasz ten kod, sprawdzasz drugi, jeżeli wiesz, że u ciebie, biegniesz do skrzynki. Musisz też po drodze właśnie uważać, żeby cię mamy nie dojechały. No tutaj nie mam jak co ci poradzić. No biegaj, staraj się biegać przy osłonach, chować się dużo i po prostu grać ostrożnie. Jeżeli się kończą kody, to po prostu szukasz sobie jakiegoś miejsca, żeby najlepiej widzieć jeden, drugi resp, albo widzieć jeden. Ja generalnie przeważnie grałem A, siedziałem gdzieś tutaj, bo tam mnie trochę chroni, tutaj zdążę moby zabić, obracam się, zabijam moby z drugiej strony, jeżeli akurat wyszły z dwóch stron, co się zdarza na A dosyć rzadko. To jest, jeżeli chodzi o A, to jest tyle. Generalnie chować się możesz gdzie chcesz, tak naprawdę. To jeżeli chodzi o A, to jest tyle, powtórzę po raz któryś. I teraz tak, jeżeli zrobicie już wodę, kolega z tank ze środka zaleje działo, bo to będzie robić tank. Kierujecie się na B. Biegniecie sobie stąd z A na B. I to robi cały dół, czyli wszystkie punkty A, B i C, wszyscy kierują się generalnie na B do środka. Stają tutaj, healer z panelu kontrolnego otwiera wam drzwi, bo normalnie to będzie zamknięte. Otwiera on drzwi, a wy DPS-ujecie bossa. Aż nie zdechnie. Zabijecie go, super. Teraz jeżeli chodzi o B, no to resp mobów jest w sumie jeden, jest tutaj. Tu macie jeden panel, który idzie tutaj po kabelku, jak widzicie, to jest ten, idzie tu. I tu macie skrzynkę, to samo co na A. A tu idzie drugi, on sobie idzie na górę. Idzie sobie tutaj. Więc tak samo, patrzycie dwa panele, też się ukrywacie. Miejscówki to albo polecam się gdzieś chować tutaj, albo przy tym. Jeżeli was za bardzo wybiją, to sobie rzućcie wieżyczkę pod drzwi, jakiś wabik, tak samo na A. Drugi resp teoretycznie to tak samo jest ten, co jest z A, bo on jest powiedzmy takim trochę waszym wspólnym respem, że powinniście razem tam go patrzeć, dlatego A i B są najprostszymi lokacjami. Dlatego na C są też dwie osoby, bo tam są dwa respy, które są dosyć często wchodzą moby. Więc jeżeli chodzi o B, to jest też tyle. Tu macie wejście na B. I na B żaden mobek z RPG-iem nie wychodzi, nie upuszcza RPG-a. Mobki z RPG-ami są tylko na A i tylko na C. Tak? To się umówmy. Teraz kolejną rzeczą jest to, że tutaj jest woda od B. Myśmy akurat zrobili tak, że były dwie 25 na B, czyli daliśmy dwie. Jedna, czyli dwie 25 daliśmy z tego B, jedną z 25 z C i 15 z A. Tak, żeby po prostu na każdym punkcie ktoś klikał, po prostu szybciej wtedy idzie, bo to ciśnienie też spada. Ja wam zaraz pokażę, jak jest góra, na razie jeszcze przejdźmy do C. Tu jest panel od C, jak widzicie sobie wychodzi ten, leci sobie prosto i skrzyneczkę macie od tego tutaj. Na C też są dwa panele, pierwszy jest właśnie tam,
a drugi znajduje się, tutaj jest skrzynka od tego drugiego i drugi znajduje się tam. Skrzynka od niego, właśnie ten kabel trochę jest schowany, bo on idzie właśnie, widzicie, przy ścianie, po tym dopiero tu się wychyla. W każdym razie tu jest drugi ten panel i skrzynkę od tego panelu macie tutaj. I tak pojebało mi się, bo zdawało mi się, że jest na odwrót, że tu jest panel, a skrzynka jest tam. Niedawno nie byłem na C. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Jak zapomnisz, gdzie ta skrzynka jest, to po prostu idź po kablu i trafisz na miejsce, to nie jest trudne. Respy, jeżeli chodzi o C mobów, to jest jeden tutaj. Tutaj będzie obek z RPG-iem, tak samo jak na, bierzecie RPG-a, wkładacie sobie go do środka i go upuszczacie tutaj. Tak samo wychodzicie, dalej czujecie moby. Do momentu, kiedy są kody. I na C zawsze są dwie osoby. Druga osoba jest właśnie, tutaj macie jeszcze wodę od tego C, jeden zawór, drugi zawór. Na C macie po dwa zawory, na B tak samo, na A są trzy. Drugi res mobów jest tutaj, z tych drzwi będą wychodzić mobki. I teraz... Na C zawsze dajemy dwie osoby i jedna powinna patrzeć właśnie ten panel i ten resp, jak nie ma co robić, to pomaga oczywiście z drugim, a druga w pierwszej fazie z kodami powinna patrzeć właśnie ten panel, ten resp i RPG-a stąd brać do środka. I teraz, w momencie kiedy skończą się kody, to na C zostaje jedna osoba i czyści moby. Druga osoba, która brała tego RPG-a, wchodzi do środka i będzie miała za zadanie zbijać sobie te oto punkciki. One się wysuwają, można je DPS-ować. Są trzy takie punkty. Pierwszy jest tutaj, on się wysunie. Drugi jest tutaj, trzeci jest tutaj. Ja będę po kolei przesuwać, będę was otwierać. Generalnie zbijacie sobie to ze środka. Wam pokażę, że to wszystko elegancko widać. Stajcie sobie tak, możecie nawet cofnąć. Jakby je generalnie widać. Jeżeli nie widać, to możesz delikatnie wejść. Ale no będziesz to widział. Po prostu to one się trochę wysuną, więc to jest lepiej widoczne. Zbijasz... Jak w momencie będziesz w środku, mówisz medykowi, że jesteś w środku, jesteś gotowy. I on ci otwiera te drzwi właśnie tutaj. DPS-ujesz pierwszy, chowasz się. On biegnie, przesuwa tygiel. Następne i tak trzy razy. Generalnie ta osoba też jeszcze bierze RPG-a z C. Bo na A, Keju, czyli nasz tank, będzie brał tego RPG-a i strzelał w działo. To jest to działo. Tylko teraz jest zalane, jest jakby skończony raid, ale normalnie tutaj będzie była syrena i będzie trzeba z dwóch RPG-ów, właśnie jeden z C, drugi z A, strzelić w to działo, żeby je po prostu wyłączyć, żeby nie było wipe'a, bo jeżeli to działo wystrzeli, to jest wipe, trzeba robić od nowa. Ta osoba tak samo, jeżeli healer czy tank wam powiedzą, żebyście weszli w środka, też powinniście nasłuchiwać w ogóle, czy jest syrena. Jeżeli jest syrena, wchodzisz do środka z RPG-iem, bierzesz go sobie, czekasz, aż medyk ci otworzy, mówisz, że jesteś gotowy, wychylasz się, strzelasz z RPG-a, wracasz na miejsce i dalej czyścisz. Później, jak dopiero będzie tygiel, no to healer zawsze wam da znać, żebyście weszli do środka i zbijali ten tygiel. Jakby to się nie martwcie. Jak zbijecie te trzy tygle, te trzy punkciki od tego na górze, no to po prostu później biegniecie właśnie na B, tylko nie przez środek, tylko naokoło, wchodzicie na B do środka, tylko nie wychodzicie do środka. Stoicie w środku i ze środka DPS-ujecie sobie bossa, aż nie zginie. Jak zginie, to wychodzicie z B, czyścicie moby i jest koniec tego bossa. To jest tyle, jeżeli chodzi o generalnie A, B i C. Jak widzicie, jest to dosyć proste. W pierwszej fazie patrzycie na te kody, w drugiej fazie bijecie moby i staracie się być blisko wody, czekacie na komendę. Dawajcie wodę, nie wiem, woda, kurwa, ciśnienie, jak to tam woli. Dajecie to, jak wam powie medyk. I w trzeciej fazie biegniecie po prostu na B zdepesować bossa. Teraz, jeżeli chodzi o górę, albo może najpierw przejdźmy jeszcze do tanka. Jak już dół cały, to zróbmy dół cały. Niech będzie. Jeżeli chodzi o tanka, to tank powinien trzymać się cały czas nie B, tylko cały czas powinien się trzymać sektora A, dlatego że tam będzie RPG. Cały czas powinien trzymać się A. Po pierwsze, bo tam będzie RPG, z którego będzie musiał strzelać do działa. Po drugie, ja jeżeli stoję przy kodach tutaj, po tej stronie, to drzwi A mam po prostu najbliżej, więc najszybciej mogę je otworzyć. Niewielka różnica, ale zawsze. Też to czasami ratuje, czasami brakuje tej ułamka sekundy, bo boss wystrzeli, zrobi wybuch. I teraz tank. Tank wchodzi sobie, ja otwieram mu A, on wchodzi sobie tam, gdzie Francesco stoi. To po jego... Pokażę on healera później, spokojnie. W każdym razie tank sobie wchodzi. Na początku nic nie ma, on się nagrzewa delikatnie na pasku. Tutaj, gdzie widzicie bonus od inicjatywy, gdzie mam moje skille, gdzie pociski znikają, to jakby pod tym będzie po prostu pokazywało wam, ile macie, jaką macie temperaturę.
I teraz tak, kod będzie się wyświetlał tutaj. Będzie to error i tam będzie albo F, albo P, albo C, albo R, albo M. Potem jest hashtag i potem jest jakaś liczba. Jest hashtag i na przykład jest 4, to podajecie ten kod. To w zależności jak się dogadacie z tankiem. Jeżeli macie tak, że macie przykładowo macie hashtag 4 i tam jest bez żadnej spacji i później jest na przykład spacja 0, to podajecie, mówicie, że spacja 0. Jeżeli są dwie spacje, to mówicie dwie spacje i ten. Jeżeli nie wiecie, jak to mówić od 1 do 6, to podajecie pełny kod. To jakby jeszcze jest... podajecie to, co widzicie, nie? Tylko jeżeli widzicie, że są odstępy od hashtagu z tą cyfrą, to mówicie właśnie, że spacja tam 1 czy spacja 2. I spacja 2 i potem cyfra na przykład, tak? I to jest wasze zadanie generalnie. I takich kodów jest 5, chyba że ktoś tam zbije zły, to jest ich więcej. No bo jakby 5 musi być. Pierwszy klikacie, to będzie 0, boss wychodzi właśnie z dołu. I wam się nagrzewa. W momencie, kiedy jesteście nagrzani do 70-80 stopni, prosicie healera, ale on generalnie, jak jest ogarnięty, powinien was wypuścić. Wypuszcza was na A. Otwieram te drzwi, te się zamykają, czekacie aż puści to. Otwieram się, wychodzicie. Tutaj chłodzicie się, jest ok. Wracacie, dajecie kody dalej. Jeżeli dacie wszystkie kody, medyk wam powie, że jest koniec kodów, no to kodów już nie dajecie. Potem po prostu czekacie sobie w azer, pegiem, jeżeli trzeba, wchodzicie, strzelacie i czekacie, aż zbijemy właśnie, aż osoba z C zbije te 3 punkty. Po czym wy wchodzicie do środka i ja daję komendę, jeżeli jestem na healerze na górze, daję komendę, dawajcie wodę. I wtedy... generalnie jeszcze, no co mogę wam powiedzieć, co robicie z bossem. Jeżeli macie żarłoczną, to sobie go po prostu obijacie, stakujecie armor i ten, ale staracie się generalnie od niego trochę uciekać. Jak macie galwanizację, jak właśnie Keju dzisiaj, to strzelacie sobie pianką mu pod nogi. Jak macie adrenalin rush, to po prostu podbiega się na blisko i tak dalej, i tak dalej. No musicie starać się po prostu przeżyć, jak najbardziej unikać tego bossa. Jaki build, no to pokazywałem, tam jakby galwanizacja też może być zamiast tego adrenalin rusha, mniejsza o to. Więc jakby bossa staracie się unikać i trochę go też obić, nie? W momencie jak jest woda, jak wchodzicie na tym i generalnie jeszcze jedna sprawa, zanim przejdę do tej wody, to jeżeli boss zacznie nagle biec w tą stronę, on dobiega gdzieś mniej więcej tutaj i zacznie ładować taką jakby czaszkę nad sobą, ładować to, to musicie wyjść, bo on robi wybuch i każdy, kto jest w tym pomieszczeniu, zginie. Więc generalnie wchodzicie sobie do środka na A, medyk wam otwiera z góry i tutaj już możesz stać, tu nie zginiesz, ale tutaj jak najbardziej, więc tutaj wchodzisz, przeczekujesz wybuch, wracasz, albo się chłodzisz w zależności od tego, jaką masz temperaturę na sobie. Jeżeli mówię, powyżej 80 stopni jest, to już musisz pójść się schłodzić, bo zaraz będzie cię tak biło, że nie przeżyjesz. I to jest cała robota na tanku jakby. I w momencie, kiedy on zbija te tygle, to ty nie wchodzisz do środka, bo nie ma po co. Stoisz sobie po prostu w środku tutaj, w środku tutaj, z RPG-iem, ale nie wchodzisz do pomieszczenia z bossem. Jeżeli medyk was już wpuści, powie, że dawajcie wodę, to wy sobie biegniecie tędy, fantastycznie do tego działka, albo po drugiej stronie też może być, bez znaczenia. Wchodzicie, łapiecie je, teraz akurat pokazuję, że nie ma wody, normalnie będzie. Klikacie, celujecie sobie prawym i lewym trzymacie, wylewacie wodę na to działo. To robicie dopiero jak będzie się lawa wylewała na to działo i będzie woda jakby tutaj na dziale zapełniona. Medyk wam powie, że już jest ok i daje wodę. Jak to zrobicie, działo jest zalane, biegniecie sobie na B do kolegów, DPS-ujecie bossa, jest koniec tego bossa. Teraz, jeżeli chodzi o górę, to została mi najgorsza rzecz na koniec, niestety, no trudno, jakby trochę zajmie tłumaczenie tej góry. Więc tak, tu jest pierwsza osoba, jakby tak, na A jest jedna osoba, na B jest druga, na C są dwie, tank jest w środku i teraz tak, tu jest kolejna osoba. Tutaj ma resp mobów i czyści generalnie moby z tego respa. To jest jej zadanie na górze. Nie może dopuścić, żeby mob przełączył tą dźwignię. Jeżeli przełączy tą dźwignię, to podchodzisz z tej strony, kolega podchodzi z drugiej strony, tam też jest taka dźwignia. Na 3-4 przełączacie w tym samym momencie tą dźwignię, bo po prostu jeżeli oni to przełączą, to wyłączają prąd, trzeba właśnie włączyć ten prąd, też kliknąć tą dźwignię. To jest góra tyle. DPS-ujesz, bijesz mobka stąd, pilnujesz, żeby nie przełączył dźwigni. Jeżeli przełączy na 3-4 z kolegą, przełączacie, żeby włączyć z powrotem prąd. To jest jedna osoba, a druga osoba jest po drugiej stronie. Na górze się generalnie najmniej robi, więc najlepiej dać najmniej doświadczoną osobę na górę, bo po prostu
Tam sobie, tam będzie, będą miał najłatwiej. Te skrzynki nie ruszacie, chyba że was poprosi osoba z B, żebyście zbili, to wtedy możecie ją zbić. I tutaj macie po drugiej stronie jest drugi resp mobów. Tutaj jest druga osoba, tutaj jest ta dźwignia. Tak samo pilnujesz, ustawiasz sobie gdzie chcesz, możesz sobie schować trochę z dołu. Możesz sobie wieżyczkę postawić tutaj na przykład. Tak samo po, na każdym respie możesz sobie ustawić wieżyczkę, żeby moby się agrowały na to, jakby jak najbardziej. I teraz przyszła pora na najgorszy. Najwięcej tłumaczenia. Bo medyk ma najwięcej do klikania na tym bossie. To jest generalnie boss, którego bez medyka nie zrobisz po prostu, nie wystoisz. Teraz tak. Tutaj, na tym i na tym monitorze będą się pokazywać kody. I tu będzie PF, jakiś tam numerek, PF, jakiś tam numerek, CR, jakiś tam numerek, CR, jakiś tam numerek. Czyli jak słyszysz generalnie C albo R, to będzie albo ten, albo ten. Tak samo jak słyszysz P albo F, to będzie albo ten, albo ten. I tutaj jest M. Generalnie, jeżeli ci powie M, to zawsze jest ten. Jeżeli ci powie hashtag 45, to zawsze jest ten. My to liczymy tak, że to jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty, to jest piąty, to jest szósty. Jakby kody, które są tutaj zawsze pokazywane, one się nie zmieniają. Na dole się wyświetlają trochę inaczej, ale one są te same, dlatego osoba tank z dołu, jeżeli się nauczy kodów, to jest w stanie po prostu mówić, zamiast pełnego kodu mówić wam jedynka, dwójka i tak dalej. Robicie kody, pokaże wam się symbol, patrzycie, słuchacie, który kod to jest, mówicie, jaki to jest symbol, po czym osoby na niższych piętrach zbijają, na niższym piętrze zbijają właśnie tą skrzynkę i dalej. Tutaj są drzwi do generalnego otwierania, to jest A, czyli jeżeli to łapiecie, no to otwieracie, teraz akurat to nie działa, ale otwieracie właśnie wtedy A. Tak samo B, B jest pod wami jakby, nie widzicie go, i C jest właśnie tam. I tu są do C. Po prostu to zależy, C będziecie otwierać, jak będzie kolega zbijać właśnie to. Generalnie A otwieracie, to w zależności gdzie będzie wasz tank. Patrzysz też, rozglądasz się gdzie jest tank i otwierasz mu to co trzeba. On też ci ewentualnie powie, otwórz A, otwórz B i tak dalej. Więc tu są drzwi, do tych biegasz, wypuszczasz tanka, otwierasz ten i tak dalej. Ale pierwszą fazą generalnie na tym jest te kody. W momencie kiedy zrobicie wszystkie kody, to właśnie tutaj będzie wartość 100. Tutaj jest wartość 0, kubek jest pełny, to jest pełne. To jest, nie wiem czy to jest kubek, chuj wie co to jest, rura, nie wiem. Co to jest, nie wiem. W każdym razie to będzie 0, to się ładuje, jest 0, później jest 25, 50, 75 i 100. Załaduje się do setki, to mówicie chłopakom koniec kodów i wtedy już wy też nie patrzycie tam, bo nie ma po co. Wtedy podchodzicie sobie do tego, jeżeli jest na zielono, możesz przesunąć tygiel, przesuwasz go. Generalnie na początku przesuwasz go raz, później biegniesz sobie do C, otwierasz koledze z C, żeby on zbił ten punkcik. Jak zbije, zobaczysz eksplozję, puszczasz to, on się chowa, przesuwasz drugi raz, on zbija drugi punkcik, trzeci raz, on zbija trzeci punkcik i później przesuwasz dwa razy. Raz, żeby go dopchnąć nad działo i drugi raz, żeby wylawać lawę. Gdy to się stanie, to zostaje ostatnia faza jakby healera na tym bossie, czyli woda. I teraz tak, patrz, tu będzie ci pokazywać ile jest wody. Musi być od 80 do 85, generalnie 98 to jest max, 99 to już jest za dużo, to będzie trzeba od nowa robić. Dlatego jak mówiłem, 3 25, 1 15, róbcie tak, żeby 90 naraz skoczyło i ewentualnie, i możecie jakby to dawać, kurwa, już mnie gardło boli. Przepraszam, już mnie gardło napierdala od tego gadania, bo dużo informacji wiem, ale no sorry, słuchajcie. Jakby to samo muszę podawać co rajd. Widzicie ile tego jest, prawda? Widzicie ile to jest informacji. Dlatego stwierdziłem, że robię ten film. Teraz tak. W ostatniej fazie, kiedy właśnie już będzie się wylewać lawa na tamto działo, które już jest jakby zniszczone teraz, to właśnie w ostatniej fazie jest woda. I teraz tak. Najlepiej poczekać, aż boss pójdzie zrobić, załaduje ten wybuch, zrobi tą eksplozję. Boss nie działo. Pamiętajcie, bo jak działo, zrobi to swipe. Jak boss zrobi, wtedy wypuszczacie tanka. Tank się chowa na przykład na A. Czekacie, boss robi wybuch. Oczywiście jak macie te tygle zbite, już się wylewa ten lawa na to działo. To wtedy najlepiej poczekać na wybuch bossa. Boss zrobi wybuch, wpuszczacie tanka, mówicie komendę, dawajcie wodę, czy woda, cokolwiek. Na coś tam mówicie, nie wiem, kurwa, kurczak w cieście i
wtedy dają wodę. Jaką się komendę mówicie, tak dajecie. Oni dają wodę, jeżeli macie tutaj od 80 do 85, 90 nawet, to wtedy od 80 do 85 wtedy możecie dać. Mówicie, daję wodę, przekręcacie tą wajchę, dźwignię i tank zalewa to działo. I w ostatniej fazie po prostu wpuszczacie tanka, żeby się schował na B. Puszczacie to, czekacie aż cały dół się zbierze w środku B. Łapiecie i trzymacie to cały czas. Najlepiej tutaj jest właśnie, akurat jak gracie medyka, to mieć drona leczniczego, wtedy nie musicie mieć hajwa, puszczacie sobie drona i nie zginiecie. No i tak samo trzymacie, dopóki boss nie zginie, bo zginie, możecie puścić, jest koniec tego bossa. Tak wygląda drugi boss. Dużo informacji, jakby podejrzewam, że coś tam mogłem pominąć. To jest nieważna skrzynka, tak jakby coś. Coś tam mogłem pominąć, ale wydaje mi się, że powiedziałem o praktycznie wszystkim. Został jeszcze trzeci boss i czwarty boss. Dobra, chłopaki, bo kurwa trochę mi zajęło to opisanie tego bossa, nie ukrywam. Gardło mi aż kurwa boli. To chyba dłużej opisywałeś niż my robiliśmy. No bo tutaj każdą lokację, res mobów, skrzynkę, wszystko. Lecimy dalej. Chodźcie na trzeciego bossa. Na początek do kluczy podejdziemy, wiecie? Bo klucze też pokazuję, żeby później ludzie wiedzieli, o co chodzi, kurwa, po co my biegniemy na lewo na przykład. No, ten korytarz snajperów też. Ta. Wiesz co? Leć, Francesco, na prawo, Keju na lewo. Teraz tak. Chłopaki biegną, ale generalnie zanim chłopaki pobiegną, zatrzymajcie się na razie już tam. Generalnie zanim chłopaki pobiegną, to kurwa, ja muszę odpalić tą dźwignię, tu się zaczyna ładować czas. Zawsze dajemy dwie osoby na lewą stronę, wtedy otwiera się to, jak ja przeciągnę tą dźwignię, to kurwa jest, to się podnosi po jednej, drugiej stronie. Chłopaki biegną. I teraz tak, z prawej strony ekipa czyści moby, wypierdala wszystko, co się rusza. Z lewej strony chłopaki muszą otwierać drzwi i później zabić grubego. Wy musicie z prawej strony zbić im skrzynkę. Pierwsza jest właśnie tutaj. Druga skrzynka jest tu, gdzie jest Francesco. Jest tutaj. Tam. Zbijacie tą skrzyneczkę, to jest akurat teraz zbijane, tam jest normalnie jedna, gdzie strzeliłem, tylko jest... W ogóle skrzynka mi się zbugowała, że jakby nie widać, w każdym razie ona jest tam. Zbijacie to, oni otwierają jedne drzwi, tam, później drugie. Tutaj mają grubasa, zabijają go, biorą klucz, otwierają kolejne drzwi i kolejne. I skrzyneczka z kluczem jest w tym miejscu. Po drugiej stronie, to sobie po prostu biegniecie naokoło. I zbieracie klucz. Czekacie, aż cała drużyna pozbiera klucz. Kicacie na dół i jest kolejna faza. Dobra, chodźcie na dół. Teraz tak, generalnie powinniście brać RPG zawsze z tego drugiego bossa, jak wam zostaną. Jeżeli nie zostaną, nic się nie stało. Tutaj, ta brama jest zamknięta. Tu jest wajcha. Pokrętło. Nie wiem, nieważne. Tu się zbieracie, wybieracie sobie dwie osoby, które mają Bullet Kingi i te osoby napierdalają tutaj, żeby snajperzy się pochowali. Nie zabijacie tych snajperów, tylko robicie tak, żeby oni się pochowali Bullet Kingami. I cały czas strzelacie sobie tutaj stąd, jeden na przykład, drugi stąd, i strzelacie sobie, żeby oni się chowali. Jeżeli macie RPG, no to biegniecie. Pokażę wam na razie, gdzie te rury będą po jednej, drugiej stronie. Dobra, załóżmy może inaczej, załóżmy, że nie macie RPG-ów. No to, bo nie wiedzieliście, co mieliście. To generalnie mobki z RPG-ami będą właśnie tam na górze, po jednej stronie i po drugiej stronie. Biegacie, zabijacie te moby, bierzecie RPG-a i tym RPG-iem strzelacie w to tutaj. Tu będzie czerwona rura, którą musicie rozjebać po jednej i po drugiej stronie. Jak rozjebiecie po jednej i po drugiej stronie, wchodzicie dwie osoby po jednej stronie, dwie osoby po drugiej. I te zawory na 3-4, wszystkie na 4 zawory, bo tam są dwa, tu są dwa. 4 osoby naraz kręcą. Tam jest eksplozja, dropi klucz. Chłopaki stamtąd wchodzą na górę, przebiegają tam, gdzie skają, biorą klucz. Zeskakują tutaj i biegniemy dalej. Dawać dalej. Generalnie ten klucz jest po to, żeby zebrać kolejną skrzynkę. Tutaj nic nie ma, generalnie jest lokacja. Znaczy, mobów nie ma do zabijania, bo tutaj będzie co robić. Bo tutaj jest trzecia skrzynka z kluczem, generalnie. Są 4 skrzynki z kluczami i 5 klucz dropi z bossa. Teraz tak, osoba, która wzięła ten klucz, tak samo pokaże się tutaj na dole, kto ma ten złoty klucz.
podchodzi do tego, musi zaaktywować. Tylko najlepiej poczekajcie na wszystkich. Nie róbcie tego od razu. Poczekajcie, aż wszyscy będą. Wtedy ta osoba odliczy, kliknie i trzy osoby muszą zbić trzy skrzynki w tym samym momencie. Dlatego najlepiej robić tak, że od razu je zobaczycie, to strzelacie. Tu jest pierwsza skrzynka. I teraz tak. Jak on kliknie ten panel, bo normalnie to jest zamknięte, tego nie, te skrzynki widzicie. Jak on aktywuje ten panel, to właśnie się podnosi do okienko i widzicie skrzynkę. To strzelacie. Jak od razu ją zobaczycie. Takie skrzynki są trzy i musicie w równym momencie, trzy osoby muszą w te skrzynki strzelić, żeby te trzy lampki się zapaliły na zielono. Otworzyła się ta furtka. Tu jest kolejny klucz. Tam była pierwsza skrzynka do zestrzelania. Tutaj jest druga. I trzecia jest na górę. Tutaj strzelacie takiego punkciku. Lina wam spada. Wchodzicie na górę. I podchodzicie sobie tutaj. I tu macie trzecią skrzynkę do strzelenia. Zawsze rozstawiacie trzy osoby, żeby były wcelowane. Osoba, która wkłada klucz, mówi nie wiem, już, teraz, kurwa, dzisiaj i wystrzelacie. Jest ok. Albo możecie też mówić, że nie wiem, na 3-4, że osoba jedna liczy ze środka i powie, czy coś też może być. Chodźcie dalej. Tutaj sobie biegniecie, tutaj nic nie klikacie, tutaj jest generalnie, te zawory są do takiej zawieszki, ale zawieszek ja nie będę kurwa omawiać, bo my robimy rajd, a nie zbieramy kurwa zawieszki. Tu wchodzicie, tu jest cutscenka, tu się zamykają drzwi, czekacie aż ona przeleci, aktywujecie dźwignię, otwierają się drzwi i jesteście na arenie z trzecim bossem. I tutaj jest trochę do gadania, trochę nie. Kurwa, moje gardło. Dawno tyle nie pierdoliłem informacji naraz. Sam zaraz zgłupiaję, bo nie będę wiedział, jak robić ten rajd. No. Wracając do tematu. Trzeci boss. Co tu się powinno robić? Co powinna robić cała grupa? Cała grupa w pierwszej kolejności tak. Tank jeździ na górę. Górę wam spokojnie za chwilę pokażę. Zaczniemy od, na razie od dołu. Wchodzimy, czyścimy moby oczywiście. I mamy komputery. Jest, to jest ciśnienie na niebieskim. Jest elektryka po prostu po drugiej stronie na żółtym. Tam jest ten komputer. I jest ogień na czerwonym. W pierwszej kolejności po prostu tank wjeżdża na górę, mówi który, klikacie panel, on schodzi, to jest tyle. Później, jeżeli wam tank powie na przykład ciśnienie, to jedna osoba, załóżmy, że ja sobie wybieram kogoś, Keja, właśnie jedzie tym łańcuchem na górę, zbiega piętro niżej, te niebieskie rury to są zawory, szuka trzech zaworów, aktywuje je, po czym jakaś osoba na dole, cała grupa, która jest na dole powinna właśnie być przy niebieskim wtedy. Kawerować osobę, która stoi przy panelu, bo za nią wyjdzie boss. Ona klika ten panel. Jak będą trzy zabory zrobione, klika ten panel i jedziemy z następnym. Załóżmy, że to jest pierwsza opcja. I teraz tak, jak jest, są te zabory, jeszcze wam pokażę na górze, jak to wygląda. Albo wam kurwa nie pokażę, bo się chyba zbugowała lina. Naraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Udało się, zajebiście. Dobra. Jeżeli będzie elektryka, czyli żółty, powiem elektryka, to wtedy tak, cała grupa na dole biega, szuka takich paneli. One są i po tamtej stronie, i od strony bossa, tutaj na dole też są. Szuka właśnie takich paneli. Jeżeli będzie to ten panel, to po prostu będą z niego leciały iskry. Biegacie, mówicie, że przełączacie i biegacie, szukacie dalej. Jak będą trzy panele, jedna osoba stoi tam, klika, reszta napierdala bossa, coveruje osobę, która klika, a osoby z góry uciekają. I te panele na górze są generalnie, obiegacie sobie całą tą górę po prostu w ten sposób, zaczynacie na przykład sobie od jakiejś jednej skrzynki, czy od tego i szukacie. Nie ma na tym piętrze, słuchajcie, piętro niżej, obiegacie sobie jedno to piętro całe, szukacie tych paneli z elektryką i a generalnie do ciśnienia to są takie zawory, to są te zawory. Z nich będzie para szła, możecie je aktywować. Aktywujecie, lecicie dalej. Więc jakby tak to wygląda. Z zaworkami i z tym, a osoba na górze. No przejdziemy do tej osoby dalej. W każdym razie to właśnie tak, to jeżeli jest elektryka, to powinny robić osoby na dole. Biegać w grupie,
trzymać się blisko żółtego, szukać tych paneli z tym. Jeżeli znajdą, aktywują to, ta osoba ucieka sobie stąd właśnie. Z tych wszystkich paneli najlepiej jest uciekać albo tędy, chociaż ja uważam, że lepiej jest uciec przez to, że właśnie skaczecie sobie tędy, albo po prostu, nie wiem, obracacie się, robicie sobie fikoła w tą stronę, uciekacie od bossa. Medyk was powinien zawsze leczyć tutaj, więc jakby macie trochę lepiej, ale i tak możecie paść. Po to są kurwa hajwy, żeby ich używać. Więc luzie. I teraz tak, to jest drugi ten. Takie sekwencje są jakby pierwsza, wchodzicie, aktywujecie, to się nie liczy i później macie tak. Elektryka zawsze jest, znaczy to jest kolejność tych jest losowa. Elektryka, ciśnienie, ogień. Zawsze muszą być zrobione te trzy rzeczy. Z ogniem jest tak, że na górę osoba, którą wyznaczy prowadzący, nie musi wjeżdżać, bo tylko wjeżdża do elektryki ciśnienia, musi to sprawdzić na górze. Druga osoba, czyli tank, trzyma tam panel i patrzy wszystko. Jakby trzyma ten panel, żeby właśnie się podświetlały te panele z elektryką. Ciśnienie i ogień. Ogień to są takie rury na dole. Biegniesz, podbiegasz, łapiesz tą rurę, trzymasz. Jeżeli z tego gówna zacznie lecieć ogień, to mówisz, że złapałeś ogień. Wtedy osoba, która jest, powinna być zawsze też jedna osoba na ogniu, bo jeżeli zrobicie to szybko, tank wchodzi na górę, łapie panel, trzyma go, ktoś jest na panelu, jest w stanie go aktywować i nie musicie robić tej fazy, że łapiecie te rury. Jeżeli się nie wyrobicie generalnie, to trudno, kurwa mać. Co to jest? W każdym razie, dobra, nie wyrobiłeś się, nic się nie stało, spokojnie. Łapiecie zawory, szukacie, zawory są tutaj na dole, 4. Paneli z elektryką jest w chuj. Właśnie widzisz, są po tej stronie, są tutaj i są na górze. Szukacie tej elektryki. Są 3 panele z elektryką, 3 zawory z ciśnieniem właśnie na drugim piętrze, na dole ich też nie ma. I 4 zaworki z ogniem. Jeden jest tutaj, drugi jest tam. Trzeci, kurwa, zabije się zaraz. Trzeci jest tu i 4 jest tutaj. Któryś z nich, jeden z nich to będzie właśnie ten dobry ten. Jak to zrobicie, to aktywujecie panel i to jest tyle. To jest cały dół. Generalnie jak są te panele, cała grupa powinna się trzymać razem, czyścić moby, które wychodzą i z tego piętra wyżej, i na dole, i na samej górze są snajperzy. Snajperów musicie zawsze zabijać. Jak wam tank powie, że widzi snajpera, moment, rozglądacie się, szukacie go, zabijacie go, bo jeżeli nie, to stracicie tanka, jest problem. Dobrze, przechodząc dalej, trzymacie się generalnie w grupie. Jak zrobicie te trzy panele, wszystko pójdzie, zacznie dymić się lawa, czyli stąd zacznie, bo generalnie tutaj jest to zasłonięte, tej lawy nie widać, ona jest już teraz zdepresowana, bo jest skończony rajd, lawy nie widać, wy musicie, tu będzie się dymić i są trzy takie panele. I teraz tak, my zawsze robimy w taki sposób, że dwie osoby są na górze przy zaworkach, pokażę zaraz o co chodzi. Dwie osoby są na dole, jedna stoi właśnie przy takiej, po jednej stronie i są takie miejsca z lawą, gdzie są takie te zębatki i ta lawa, są trzy. Więc generalnie jedna osoba stoi tutaj, druga na górze, jedna kręci, ty mówisz jej stop. Generalnie ta zębatka musi być w takim wariancie jak jest teraz. Jak jest tak, jest ok. Więc generalnie jeżeli to, ta zębatka będzie tutaj, czyli ten taki bolec, na który musi jakby to wskoczyć, będzie jakby tutaj wyżej, jedno oczko, jakby jeden ten ząbek przed, mówicie stop, on puszcza, wskakuje, jest ok. I robicie to jakby po jednej, po drugiej stronie. Po czym takie są trzy lawy, po czym strzelacie, tu będzie takie świecące się gówno, zbijacie to, zbijacie to i otwiera się lawa, depesujecie ją, aż wybuchnie. Pamiętajcie, nie stawajcie nigdy tak, bo was zabije, stawajcie zawsze sobie pod kątem, tak, depesujecie lawę, zbijacie ją, ona zacznie tryskać, strzelać, uj, jak to nazwać, głupio to brzmi, w każdym razie zacznie napierdać lawa. I teraz tak, trzy lawy zbijecie, lokacja jest jedna tutaj, z tą lawą, druga jest tutaj i trzecia jest gdzieś po prostu tam dalej. Trzy lawy są takie, tak samo ten zębatki, widzicie, wszystko wskoczyło. Mówię, ząbek przed musi być to jakby cofnięte do góry. Jak jest, no to mówicie stop, on puszcza, to wskakuje i jest ok. Jest taki charakterystyczny też taki dźwięk, jak to wskoczy, więc jakby, no to jak wam się nie uda za pierwszym razem, to za drugim razem pokręcicie jakby spokojnie. Tutaj są 3 minuty chyba na zrobienie tego bossa, to jest jakby spokojnie, to się da zrobić, bez problemu.
Jak to zrobicie? Zbijecie te trzy lawy. Generalnie to już wyjdzie włos, będzie was, będą kulki, będziecie musieli sobie strzelać pod nogi, żeby zbijać piankę. Cały czas będą moby, też zbijać moby, obijać tego bossa, żeby się chował. W każdym razie, jak to zrobicie? Tą lawę, te trzy lawy, to tak. Zawsze prowadzący wyznacza jedną osobę do zaworków. Teraz tak. Osoba na górze będzie wam mówić, na przykład. Znajdźmy sobie A. Kurwa, to będę musiał iść tam. Szybciej to będzie. Tutaj jest A. Zawsze biegacie w lewo generalnie. Zaczynacie zawsze od A. I on wam mówi na przykład A. A plus. Jeżeli wam powie A plus, to patrzycie, tu jest A. Podbiegacie od tej strony i strzelacie, żeby to dokręcić. W tą stronę jak strzelacie. Kurwa, czemu to się teraz nie kręci? W tą stronę jak strzelacie, tak jak ja teraz, to to się będzie dokręcało dotąd. To się będzie skracało, będzie się dokręcało do tego. Jeżeli robicie, jeżeli mówiłam A minus, to rozstajecie od tej strony, odkręcacie, żeby było w takiej pozycji, jak jest teraz. Tak jest odkręcone. Zakręcone to po prostu jest to czerwone gówno na machce od tego i to robicie od tej strony. A wam mówi, który wyszukacie, kręcicie. To jest to, co rajd się jakby zmienia, więc to różne warianty są tego. I biegniecie sobie zawsze od A, lecicie sobie w lewo. Patrzysz sobie, która tam jest. I tyle. Reszta w tym czasie, jak zbijecie lawę, bo tutaj jest na dole tylko jedna osoba. Reszta jedzie sobie na górę, to jest chyba zbugowane. Sprawdźmy, może nie jest. Nie jest, udało się, super. Reszta jedzie sobie na górę, na to piętro, ale zakakuje piętro niżej. Zaraz powiem, co robi tam reszta. Tutaj osoba, która gra na tanku, jest w tym miejscu. Tu się będzie świecić lampka, która, czy to jest ciśnienie, to jest elektryka, to jest ogień. Ona mówi, która, i ten panel będzie można aktywować. Generalnie go trzymacie, cały czas go trzymacie. Dopóki nie będzie syreny, to go trzymacie. Jest syrena, puszczacie, uciekacie. Piętro jedno niżej, drugie piętro. Zakakujecie na sam dół, jakby aż do tej podłogi tam. I potem czekacie, aż skończy się efekt. Czy tu będzie elektryczność na tej całej wieży, czy ogień, czy para. Czekacie, aż to się skończy. Jedziecie na górę. Trzy fazy z tym. Robicie, jakby jak to zrobicie. Zrobicie trzy fazy z tym. Za każdym razem trzeba uciekać na dół. To potem jest lawa. I lawę robi się tak, że właśnie tam jest lawa pod tym. Jedna osoba stoi na dole, mówi wam stop. A ty trzymasz sobie jeden z tych zaworków, kręcisz. Jak on ci powie stop, puszczasz go. Puszczasz klawisz F i jest ok. Słyszysz taki dźwięk, taki, on ci powie, czy jest ok. Jeżeli nie, to kręcisz jeszcze raz i tak dalej. I takich zaworów jest 6, bo jakby tych 6 zębatek też jest na dole. To tak na tym polega lawa. Słyszysz od kolegi z dołu stop, puszczasz, nie kręcisz dalej, łapiesz następny. Potem lecisz sobie na przykład właśnie, załóżmy, że jesteśmy od lewej. Zrobisz, ten jeden jest ok, drugi jest ok. Popowiadam to kolega z dołu. Lecisz sobie tutaj, robisz kolejne. I tam jest druga osoba, robi to samo wtedy, nie? To prowadzący wyznacza jakby do tego osoby, więc spokojnie. W momencie jak zrobicie jakby, i to jest, tak się robi tą lawę. W ten sposób się otwiera. Jakby pojedę sobie na górę. I teraz tak, więc to jest generalnie, zaraz do tego przejdę, to się nazywa, tutaj jest, to jest diagnostyka generalnie. I tu mówię, to trzymacie cały czas. Snajperzy będą wam wychodzić z góry, więc też jak widzisz snajpera, mówisz koledze, snajper góra, zabijcie go, help, kurwa, ginę. I to robisz z diagnostyką, zrobisz te trzy, masz to wyjebane, jeszcze to nie interesuje. Później, właśnie jest ta lawa, kręcisz się na dole, i na końcu, jakby łapiesz sobie to. Tu będą wyświetlone właśnie, będzie pokazane, czy jest A minus. Jeżeli tutaj będzie taki, będzie taka jak na Lucy Buddy jest. Jeżeli jest na czerwonym, jakby do góry, jeżeli mamy na przykład A, tu jest ten panel, kurwa, ja wkleję zdjęcie jakieś z tym. To po prostu, jeżeli jest za wysoko ten pasek, to mówisz minus, A minus. Jeżeli jest za nisko, to mówisz plus. Żeby tam było, jakby zobaczysz to jeden raz, to będziesz wiedział, o co chodzi. Więc jakby ten, tutaj przeskakujesz sobie interakcję, to przesuwasz, tam są cztery takie, po cztery te zaworki, po cztery od A do D i tak dalej. Przeskakujesz, patrzysz wszystkie te, jak zrobicie to będzie ok. Jak zrobisz to, ty powiesz mu wszystkie, on wszystkie przekręci, to twoim zadaniem na tanku wtedy jest zejść na dół i agrować bossa na tarczy w taki sposób, aby wy powinniście być gdzieś mniej więcej, załóżmy tutaj. Załóżmy, że boss jest w tym miejscu przed wami. Może być po jakiejś innej stronie czy coś. A będzie na dole. W momencie, kiedy boss jest na dole,
Wy go kajtujecie, trzymacie sobie tarczę. Medyk was z tamtego piętra leczy. Strzela wam hemlancherem pod nogi. Wy go kajtujecie w taki sposób, żeby on plecakiem był właśnie do kolegów z tyłu, którzy są tam. Co nie? Załóżmy, że moja klata to jest jego plecak. Żeby w taki sposób... moja klata jego plecak. I oni DPS-ują bossa. Jak to zrobisz? Łapiesz klucz, czekasz aż klucz z niego wypadnie, podnosisz ten klucz, jedziesz na górę, tylko zapierdalasz tam, nie że sobie kurwa zaczniesz, nie wiem, bawić się penisem czymś tam innym. Od razu biegniesz do liny, jedziesz na górę, na pełnej kurwie zapierdalasz. Jak widzisz tu, jedziesz tą stronę, widzisz ten nie tutaj. I koło diagnostyki, nie diagnostyka, tylko ten komputer. Wkładasz tutaj ten klucz i po jednej osobie, jedna osoba klika tutaj niebieski, jedna czerwony, jedna żółty. Musicie to zrobić. Nie musi być równo, ale musicie to zrobić w ciągu 20 sekund, jak ten klucz wypadnie. Czyli wsadzić klucz i te trzy panele go zawsze. Na każdym panelu by powinna być przynajmniej jedna osoba, żeby to kliknąć. Nie zdążycie, to jest wipe. I teraz tak, jak te osoby wiadą na górę, bo jak skończycie robić lawę, wszyscy z killerem wjeżdżają na górę. Właśnie na piętro niżej. I jak tu wiadom, tutaj healer was leczy, a wy DPS-ujecie i mobki, i bossa na dziale. Tu, jest, tu będzie, na to działo będzie wchodził boss. Takie działa są trzy. Jedno jest właśnie tutaj. Drugie jest tutaj. I trzecie jest tutaj. Generalnie tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz strzelam, będzie taki weak point. Jak boss zacznie strzelać z tego działa, dopiero jak zacznie strzelać, zbijacie ten weak point, zbijacie go całego, boss ucieka, chowa się, robi kolejne działo. Trzy działa musicie zbić. Jak najszybciej zrobicie to, oni zrobią zawory, no to później osoba, która podawała te zaworki, zaczyna po prostu kajtować bossa, zabijacie go, biegniecie na panele i to jest tyle. Jakby musicie pamiętać, że jak widzicie snajpera, zabijacie go. Ja też zawsze staram się powiedzieć, że tam ktoś tam bije snajperów, ale generalnie ty też masz się rozglądać. Widzisz snajpera, DPS w niego. Widzisz mobki, DPS w nie. Ale głównie DPS-ujesz bossa. I jeżeli chodzi o bossa, on będzie miał na ramieniu prawym, tak troszkę poniżej na tym, będzie miał taki punkcik. On jak będzie się świecił na zielono, to się leczy. Musicie mu to moment napierdalać, to żeby się nie wyleczył za dużo, bo on się leczy bardzo szybko. To jest tak pokrótce trzeci boss, trochę chaotycznie, ale też chaotyczny boss. Generalnie na początku się trzymacie w grupie, biegacie od tych paneli, zbijacie moby, później trzymacie się w grupie przy lawach. Jakby jedna osoba mówi stop, reszta kaweruje tą osobę, po dwie osoby kawerują i tą jedną osobę i drugą osobę tak samo. I jakby na tym to polega. Nie stoicie, broń Boże, kurwa, nie stoicie w miejscu w jakimś tam i se kutasicie. Bo ty wtedy nie pomagasz swojej drużynie w ogóle. Na niebieskim powiedzmy, że pomożesz. Na czerwonym tak, okej. A na żółtym w jaki sposób pomożesz drużynie, jak nie widzisz tego? W żaden. Biegacie, w kupie się trzymacie, po prostu. Dobra, chłopaki, lecimy dalej. Końcówka już. Ostatni boss i ostatnia skrzynka. Ostatni etap. Kurwa, się nagadałem. Pominąłem pewnie parę kwestii, ale jak mówię, jakby coś było dla was niejasne, coś bym się zajebał. Coś bym nie dopowiedział, bo informacji jest dużo, ja to nagrywam longiem. Wszystko, jakby widzicie, w jednym ciągu po prostu przebiegam ten rajd i mówię, no to mówcie. Tutaj jakby przebiegacie po tym bossie, jak skończycie po trzecim bossie, dobiegacie sobie tutaj, czekacie aż to tutaj wasz kolega otworzy to i biegniecie tak. Teraz tak, jedna osoba zawsze powinna być tutaj, wybijać moby, które mają piankę tutaj i biec do przodu, aż nie będziemy i zaskakuje później na dół. Reszta biegnie sobie dołem, Keju na tanku biegnie cały czas do przodu, zbijacie takie te punkciki te. Teraz tego nie można zbić, ale normalnie to zbijacie, żeby to było sobie w piankę czy coś tam. Zbijacie to, biegniecie dalej, wymijacie sobie ten. Jak was łapią w piankę, to sobie trzymacie klawisz F, rozwalacie tą piankę. Dobiegacie tutaj, zbijacie to, to i to. Tu się woda wylewa, ten ogień, co normalnie tutaj się pali, gaśnie. Dwie osoby, które wyznaczy prowadzący, biegną na prawo. Dobiegają, jedna łapie tą dźwignię, druga tą. Na 3-4 przełączacie te dźwignie. Robicie to po to, żeby wyłączyć prąd, który jest tutaj, który blokuje, uniemożliwia przejście dalej. Włączycie to, wasza drużyna, z wyjątkiem tanka, który ciągle biegnie do góry właśnie tam, DPS-uje bramę, która normalnie tutaj jest brama, DPS-ujecie, aż ją rozwalicie.
Tank biegnie sobie tędy. Tutaj zapierdala. Dobiega do tej dźwigni jak najszybciej. Łapie ją, przesuwa. Udało się. I ostatni klucz, bez mechaniku, to się otwiera po prostu po tym, jak to zrobicie. Jest w tym miejscu. To się otwiera właśnie, jak to przełożycie tą dźwignię, to się otwiera. Bierzesz sobie kluczyk, jest super. I potem zebrałeś kluczyk, zrobiliście to. Biegniecie sobie dalej. Tutaj dobiegacie, przebiegacie. Tutaj nic nie ma jakby. Biegniesz sobie. I teraz taki tip ode mnie dla was. Najlepiej otwieracie bramę, nie wchodzić do środka, tak jak Keju wszedł. Nie przekraczać tego. Stąd DPS-ujecie grubasa, który siedzi gdzieś przeważnie tam. Zabijecie go, to dopiero wchodzi do środka. I zaraz powiem, co się dzieje. Teraz tak. Tutaj już jest bardziej znowu pozycyjnie. Trzy osoby idą na prawo, trzy osoby idą na lewo. Tank jest na środku tam, a medyk rzuca hajwa w to miejsce. Normalnie medyk rzuca też hajwa tam na górze, ale jakby to jest oczywiste. To jeszcze takie informacje, które tam się powie w trakcie. Medyk rzuca sobie hajwa na przykład tutaj i z chemo launcherem biegnie w drugą stronę. Prawa strona to jest ta strona. Teraz tak. Tutaj normalnie, tutaj się ustawia jedna osoba, tam macie rest mobów. Jeden, a też przychodzi snajper na pociągu. I tutaj jest druga osoba. I wy zajmujecie się mobami. Czyścicie moby z tych drzwi, snajpera i grubasa, jak będzie wychodził właśnie z tego pomieszczenia. On na tą rurę skakuje i tu wychodzi. To grubasa też bijecie. I w pierwszej fazie będziecie jeszcze obijać to działko, jak zostanie do dobicia. To będziecie je zbijać do końca. To wam prowadzący powie, czy zbijać już, czy nie zbijać. Jakby na ludzie. Więc to robicie i to robicie cały czas. Trzecia osoba powinna być gdzieś albo tutaj, albo tutaj, albo na górze. I tutaj wychodzi gość z RPG-iem, zabijacie go, bierzecie RPG-a, strzelacie w pocisk, który jest tutaj. Jak pocisk rozwalicie, to w pierwszej fazie rozpierdacie te wieże. One będą się podnosić po kolei, bo osoba tam właśnie, tank będzie brał klucze z grubasów, ładował działo, strzelał działem do pociągu, podnoszą się wieżyczki, dwa strzały z RPG-a, w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą, jeden strzał i tą połowę dobijacie już za erek. Jak to zdepesujecie, to najlepiej jeszcze zrobić tak, żebyście mieli dwa RPG-i przygotowane na następną fazę. Bierzecie dwa RPG-i, dajecie na środek, właściwie tutaj będzie jeden RPG, a tu generalnie to robicie ten. I tak wygląda cały boss z tej strony. Unikacie ostrzału, zabijacie te moby, tyle. Keju jest tutaj, on tutaj, tank polega na tym, że wchodzi do tego, ładuje to działo do setki, jak może aktywuje działo, strzela w pociąg, podnoszą się jakieś tam wieże czy coś, to robi tank. Teraz to jest lewa strona, tutaj wychodzi gość z RPG-iem, to też jest jedna osoba, która go pilnuje, tak samo strzela, czy w pocisk, czy później w te wieżyczki. W pierwszej fazie zawsze zbijacie pocisk, jak jest pocisk, rozpierdalacie go, wybuchnie, to w pierwszej fazie zbijacie te cztery działka, normalnie ten pociąg jest cały, kurwa, ale nie dyskutuj. Zbijacie te cztery działka i jak zbijacie te cztery działka, to biegniecie sobie na środek. Generalnie dwie kolejne osoby. Medyk, ja zawsze medykiem, jak jestem tutaj, to rzucam po drugiej stronie właśnie tam hajwa. Tutaj stoję z chemlancherem i leczę kolegów. I dwie osoby, które jeszcze są oprócz tej jednej tutaj, to najlepiej sobie, żeby stanęły jedna tutaj, druga, czy właśnie gdzieś tutaj też, czy tutaj. I te drzwi to jest rest mobów. I na górze też jest snajper. I grubas wychodzi też na tą rurę. Grubasy wchodzą na zmianę. DPS-ujecie to cały czas. To jest cała filozofia. I w pierwszej fazie, jak zbijecie całą kolejkę, wszyscy biegną na środek. Jak najszybciej ustawiacie się najlepiej wzdłuż tego pasa, za tankiem, za tarczą. Rządeczkiem się ustawiacie. Medyk tutaj puszcza hajwa w to miejsce na przykład i leczy was też chyba leczerem dodatkowo, dla pewności, żebyście przeżyli. Ustawiacie się w rządku. Wstałem Franczesko teraz przede mną czy coś. I otwórz tą tarczę, jak masz. I stań przede mną, tak jak normalnie byś stawał. Właśnie tak. I tak się chowacie za tankiem, wzdłuż tego, za tankiem. Bo będzie tak, tu będzie, wszystko będzie wybuchać, działo będzie strzelać i po prostu pozabija, więc trzeba właśnie biec na środek. Potem jak skończy się ostrzał, biegniecie
I tank sobie biega, prowadzi bossa w tej fazie, bo nie ma grubasów, zbijania, nie trzeba tego działa ładować. A osoby czyszczą RPG-i, ekipa z lewej czyści tam dwóch moby. Ten czyści RPG-a, strzela do pocisku, tam jest to samo. Zbijecie pocisk, czekacie na dwa RPG-i, dajecie na środek. DPS-ujecie bossa, jak zacznie wyć syrena, boss zacznie uciekać. Na środek, za tanka, to samo. Kolejna faza, to samo. Robicie i jakby w ostatniej fazie dopiero będą grubasy, to tank właśnie biega, znowu musicie bić grubasy po to, żeby właśnie rozwalić wszystkie te części pociągu. Jak się rozwali wszystkie, no to znowu DPS na bossa, on pójdzie się schować na środek, kończycie bossa, oddajcie jeszcze jeden strzał, jak będzie można, w pocisk. I koniec. Generalnie jeszcze ważna rzecz, healer i tank powinni mieć żarłoczną, jeżeli nie mają to trudno, możecie robić to też granatem. Tank jeżeli usłyszy komendę, bo tank jeżeli usłyszy armor, wyciąga tarczę, bo powinien mieć zwiadowcę, daje grupie armor i wtedy przeżyją wybuch od bossa, jeżeli nie, to po prostu DPS-ujecie sobie bossa. W ten sposób, że jeżeli widzisz, że klęka ładuje RPG-a, strzelasz z prawego raz, z lewego dwa, eksplozja wywołana na bossie, przerywa mu RPG i tyle. Albo jeżeli nie zdążysz, to po prostu wyciągasz tarczę, dajesz grupie armora. I to powinien robić albo medyka, bo tank, obaj powinni mieć żarłoczną, strzelać do tego bossa i pilnować, żeby nie zrobił tego wybuchu. Tak, no, na tym polega ten boss. Jakby zaraz będziecie mieli, zobaczę, czy zrobię wstawki, czy zrobię coś. Pomyślę, jak to posklejać. W każdym razie tak wygląda cały raid. Pokrótce, jakby, no mówię, najwięcej mechanicznych rzeczy jest na trzecim bossie i na drugim. Na czwartym to jest takie dosyć proste i pierwszy to jest po prostu czysty DPS bossa i tyle. I generalnie to są, z tego bossa wam poleci piąty klucz, cztery skrzynki pokazałem wcześniej, piąty klucz wam poleci z tego bossa. W środku tutaj macie skrzyneczkę do otworzenia, pięć kluczy otwieracie, akurat mam cztery. I może wam poleci jakiś fajny loot albo żarłoczna. To by było na tyle. Jeżeli zapomniałem o czymś powiedzieć, coś jest niejasne, słuchajcie, napiszcie mi albo na PW na Discordzie, albo tutaj pod tym filmem, kurwa, w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć, bo tak jak widzicie, nagrałem to, całe omówienie tego rajdu nagrałem longiem. Nagrałem to po prostu całość, kurwa, naraz. Dużo informacji, ja sam pewnie coś pominąłem. Trzeci boss jest taki dosyć chaotyczny, no ale ten boss taki jest, że biegacie, trzymacie się w grupie, robicie te rzeczy. Wydaje mi się, że to wam rozjaśni trochę, zrozumiecie te mechaniki, zaczniecie, kurwa, używać głowy i grać jak powinniście. Ważna rzecz. Mob stoi przed tobą, tak jak Keju. Keju to jest mobek teraz. To ty nie grasz tak, chyba że grasz tankiem. To jest starszym jak najbardziej. Nie grasz w ten sposób, że kurwa stoisz przed nim i go face tankujesz. Nie. Ty powinieneś być schowany za osłoną, wychylać się i go DPS-ować, tego moba. A nie, kurwa, że ty go face tankujesz i później giniesz. Tak, nie grajcie. Tak, takie granie to jest błąd. Po prostu. Na wszystkich bossach. Powinniście właśnie bardzo korzystać z tych osłon, bo po prostu się ginie. Medyk nie wyrobi, kurwa, każdego leczyć. Bo jeżeli ma, kurwa, trzy osoby, które nagle są na low, to nie wyrobi po prostu z tym. Czy ten... Dobra, słuchajcie, to jest... Wydaje mi się, że omówienie dosyć... wystarczające całego rajdu. Dziękuję za uwagę. Elo.